Słuchajcie, witam Was w drugim dniu Vlogmasa. I jak zwykle zaczniemy sobie od otwierania. Czekoladki tu mam. No chodź. Okej, i co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy kwiat. Nie, przepraszam, koniczynkę, nie kwiatka. Bardzo dobre. A mam? Nie, powiem, że dobre są te czekoladki. Okej. No, właśnie. Okej. Cóż, ja przed chwilą skończyłam make-up, taki, wiecie, make-up, nie make-up, ale zaraz się zobaczymy przy lustrze, więc wiecie. Chciałam po prostu, że tak powiem, otworzyć tego daily vloga i Wam pokazać, że dzisiaj drugą czekoladkę zjadłam. Dzisiaj piję sobie tą herbatkę. Tak wiecie, do śniadanka już tam trochę wypiłam. Bardzo Wam ją polecam, jest bardzo dobra. Wiem, że jest jabłko z cynamonem jeszcze i będę musiała zapolować na to jabłko z cynamonem, bo jest naprawdę dobre. Już niedługo będę otwierać tą czekoladę razem z Wami, ale to już gdzieś w poniedziałek może, czy coś. I tutaj mam mój DIY, że tak powiem. Kupiłam te krówki. Dobrze, z Biedronki. Wyciągnęłam te krówki, przełożyłam do innego pojemniczka, a tutaj pochowałam sobie te herbatę i ozdobiłam tymi zielonymi śnieżynkami. Wygląda to trochę zabawnie, ale jest fajne. Mi się podoba. Co jeszcze bym Wam mogła powiedzieć? No nic, to chyba byłoby na razie wszystko. Hej, oto widzimy się przy lustrze. Jestem trochę... jestem trochę zmęczona, ale to nic. Po prostu tak średnio spałam, więc wiecie. Dlatego mam takie piękne worki pod oczami, których niczym nie da się zamaskować, niestety. Dzisiaj co mam na sobie? Na sobie mam taką luźniejszą troszeczkę bluzeczkę szarą, tu ma z przodu guziczki. No i jeansy, moje jakże cudowne świąteczne papucie. Ja tylko będę uciekać na zajęcia, więc wiecie. Chciałam się Wam pokazać. Dzisiejszy ogólnie ten vlog będzie krótki. Nie daję Wam nic ze śniadania, bo wiecie jak to jest. Tak średnio. Jak będę mieć jakieś fajne, naprawdę fajne śniadanie, to Wam nagram. Ale jak nie mam fajnego śniadania, to Wam nie nagrywam po prostu. Po co? Dobra. Coś tam chyba w łazience mi spadło. Jutro dostaniecie ulubieńców. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Co jeszcze mogłam dodać? Chyba w sumie już nic. Jestem troszeczkę zaspana. Będę zbierać się na zajęcia i się odezwę do Was po zajęciach. Dzisiaj poczyniłam takie zakupy oto. I zaraz Wam pokażę z bliska. Ale już takie są typowo, no wiecie, nieświąteczne, zimowo-świąteczne, coś koło tego. I tak, może zacznijmy od herbatek. Kupiłam Green Hills, jagodową muffinkę. Nigdy oczywiście żadnej z tych herbat nie miałam, więc zobaczymy jak to będzie. Z imbirem i rokitnikiem o smaku maliny. Z tych Green Hills rozgrzej się. Była jeszcze jedna, jednak tam było z goździkami, czymś tam stwierdziłam, że nie chcę jej po prostu brać. Potem z Green Hills mam rozgrzej się. To jest o smaku słodkiej śliwki i figi z imbirem i cynamonem. I ostatnie to jest miód manuka, tak, jestem chora. Robos z żurawiną, maliną i imbirem. Powinno być bardzo fajne. Aha, i w Biedronce jeszcze kupiłam wkłady. I ja kupiłam te moje ulubione właśnie
z Winter Collection i to jest Joyful Orange and Spices. To jest na 60 dni, u mnie to nawet ten troszeczkę dłużej starcza. Ale są bardzo fajne. Od razu Was przestrzegam przed tymi nowymi z tego roku. One są o zapachu lasu. Jak dla mnie one po prostu śmierdzą jak kostka do toalety. Może to jest tylko i wyłącznie moje, wiecie, jakieś skrzywienie. Ale serio, dla mnie po prostu śmierdzą jak kostka do toalety. Więc no, ostrzegam. Zresztą możecie sobie tam powąchać, to nie ma problemu. Dobra, herbatki, zaraz będę je wkładać. Tak, może teraz Tiger. W Tigerze kupiłam dwie rzeczy. Jedną to są takie mazaki, pisaki, markery, jak zwał. Znaczy, no to nie są markery, to są takie pisaki małe. Ja je kupiłam z myślą o tym, żeby je nosić na zajęcia, bo na jednych zajęciach mogę się kolorować. No i te moje kredki są fajne, ale czasami mam ochotę na pisaki, czyli na wyraźniejszy kolor. I kupiłam sobie takie fajne, małe. One chyba 3 zł kosztowały. No. Tak, chyba 3, a to chyba kosztowało 2, bo w tej grze zapłaciłam 5 zł, ja kupiłam tylko te dwie rzeczy. A to są 4 takie filcowe naklejki. One są takie do klejenia. Ale od razu Wam mówię, że ja je wykorzystam do ozdoby, do tego, no, myśl kobieto, do handmade, które Wam oczywiście pokażę. I to właśnie wykorzystam. I ostatnią rzeczą, ja byłam w Starej Mydlarni i w Starej Mydlarni mają woski Janki. Kupiłam 2. Podrożały, bo jak byłam ostatnio, kosztowały 8 zł, teraz kosztują 10, chyba że to po prostu ze względu na zimowe te kosztują 10, nie wiem. Ale kupiłam 2, mimo że podobało mi się za 4 zapachy, ale stwierdziłam, że najpierw kupię sobie 2. Jeśli te wypalę albo naprawdę tamte zechcę, to sobie wtedy dokupię, bo to też nie jest super tanio, nie? No i Janki mamy, mam jeden, to mam Berry Trifle. Tak, i co tu jest? Staram się przeczytać. Dobra, nie wiem. Sprawdźcie sobie na internecie Berry Trifle, bo tutaj po prostu nie pisze, o jakim to jest zapachu. Ale naprawdę ładnie pachną. To jest chyba jakieś ciasto z malinami. Coś koło tego. Naprawdę ładnie pachnie. A drugie mam Red Apple Red. Naprawdę staram się Wam przeczytać, ale nie. Po prostu nie ma napisane nigdzie. Ale to jest chyba jabłko z cynamonem, a to właśnie jest o zapachu takiego ciasta z bitą śmietaną i malinami. Tak, to są maliny. Więc takie 2 świąteczne woski. Mam jeszcze jeden z zeszłego roku, taki fajny, taki cynamonowo, taki pomarańczowy chyba. Coś koło tego. Zresztą jak będę go palić, to Wam pokażę to. Ale na pewno będę go palić, tylko nie wiem kiedy, ale może nawet dzisiaj jeszcze zobaczyć, jak palę, tak? A dzisiaj to są całe zakupy. Ja od razu wymieniam wkłady. O, już sobie rozcięłam folię, żeby było mi łatwiej. I cóż. I zabieram się za picie jakiejś herbatki. Zobaczymy jakiej. Hej, jestem już po zajęciach, pokazałam Wam mojego hola, który zrobiłam. Mam nadzieję, że fajny hol. Mówię, ten dzisiejszy vlog będzie krótki, bo też dzisiaj nie będę nagrywać totalnie całego dnia. Tylko do teraz, bo w sumie za chwilę wrzucam, robię ten filmik, składam, wrzucam go i wychodzę. Bo się śpieszę na autobus. Znaczy śpieszę, no wiecie, wiem, o której mam autobus. Tak więc jutro dostaniecie, znaczy nie dostaniecie daily vloga takiego typowego, bo po prostu to będzie vlogmas, ale to będzie taki jeden na zapas, właśnie ulubieńcy z listopada. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja się już zbieram. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!